Dziś porozmawiamy o tym, jak pozbyć się uczucia głodu. Nie w teorii, tylko w praktyce, ponieważ pozbyłem się go właśnie. Powiem Wam, jak do tego doszło, ale po kolei. Najpierw zainteresowałem się wyrównaniem poziomu omega 3 z omega 6 i w tym celu zacząłem brać olej z omegą 3, ale to z polifenolami, Balance Oil, bardzo dobry, polecam. I oczywiście w tym momencie bałem się, że może to wpłynąć na przykład na moją wagę, ponieważ jest to jakieś tam wypicie kieliszka, może małego kieliszka, ale jednak oleju, no to może mieć wpływ na wagę. Nie miało, to dobra wiadomość. I zła wiadomość jeszcze w temacie głodu jest taka, że ta omega nie pozbawiła mnie uczucia głodu. A problem polegał na tym, że kiedy spożyłem śniadanie, to 2 godziny później w zasadzie byłem głodny. A obiad przeważnie 4 godziny później, więc się człowiek męczy z uczuciem głodu. Oczywiście ktoś powie, że to jest niepoważny głód. Głód to byłby, jakbym 2 tygodnie nie jadł. Ja się z tym zgadzam. Może nawet dzień, może 2 dni to jest poważniejsze uczucie głodu, co nie zmienia faktu, że głód jest bardzo nieprzyjemny i powoduje, zmusza nas do tego, żebyśmy sięgnęli po jedzenie. Jeżeli odczuwamy uczucie głodu 2 godziny po spożyciu posiłku, to nie znaczy wcale, że posiłek został już strawiony i wydalony. To znaczy tylko tyle, że organizm, a konkretnie jelita nasze, nie znalazły w tym pożywieniu tego, czego potrzebowały. W związku z czym wydały polecenie do mózgu, a mózg z powrotem do żołądka, że potrzebna jest następna dostawa pokarmu, bo w tej dostawie nie było tego, co być powinno. Taki jest mniej więcej mechanizm, bardzo prosty zresztą, logiczny. Podobnie działa też mózg, kiedy wywołuje nadciśnienie. To dlatego, że w krwi mózg nie otrzymał pewnych składników odżywczych, jakie potrzebował, w związku z czym zarządził przyspieszenie transportu kolejnej dawki pożywienia. I kiedy nie ma tych właściwych składników, no to mamy nadciśnienie. Na dowód tego ja na przykład nigdy nie miałem nadciśnienia. Moja żona też nie ma nadciśnienia. Moja teściowa miała nadciśnienie, dopóki się nie przeprowadziła do nas. Co to znaczy? No, zmieniła dietę, zmieniła sposób życia i ciśnienie jej zniknęło, z czym nie mogła się pogodzić, bo ona była przekonana, tak jak większość ludzi, że ciśnienie bierze się nie wiadomo skąd. Ono się bierze stąd po prostu, że mózg nie otrzymuje pewnych składników. Problem polega na tym, że my nie wiemy jakich. Bo byłoby, jakby tak mózg nam wysłał listę, że brakuje tego, tego i tego, jeszcze najlepiej, żeby poinformował w jakich ilościach, to byśmy to dostarczyli. Mamy taką możliwość suplementów, że możemy selektywnie wybierać sobie i dostarczać. To samo jelita nasze. Nie przysyłają nam listy tego, czego brakuje, co spowodowało, że on wymusza na nas jakby dalszą dostawę. W związku z czym no, musimy eksperymentować po prostu, szukać tego, czego brakuje. Mamy ten problem o tyle poważniejszy, że w tej chwili przemysł spożywczy wyeliminował pewne produkty z naszego spożycia jako nieefektywne, jako szybko się psujące albo niepotrzebne, zbędne w transporcie. Tymczasem okazuje się, że nasz organizm jest innego zdania. Uważa, że to, co przemysł spożywczy uważał za zbędne, jest nam potrzebne. I odwrotnie. Przemysł spożywczy dodał dużo rzeczy, których nasz organizm nie chce. Musi je wydalić. W związku z tym, żeby wydalić, to też potrzebuje z kolei innych składników, których normalnie by nie potrzebował. I też idzie wtedy zapotrzebowanie na następny transport żywności. Może w tym transporcie znajdzie się to, czego potrzebujemy. Tak mniej więcej w uproszczeniu wygląda uczucie głodu, które jest po prostu wynikiem niedożywienia, mimo że jemy dużo. Bo no, cukier czy tłuszcz nie jest w stanie zaspokoić nam, zaspokoić potrzeby na minerały czy na witaminy. No nie da się po prostu. On można go w energię zamienić, można z niego zrobić wiele innych rzeczy, ale on nie zastąpi nam witamin, minerałów, a najczęściej tego potrzebujemy. Dlatego mamy uczucie głodu i dlatego musimy jeść. I jeśli po 2 godzinach ja odczuwałem uczucie głodu, to znaczy, że nie dostarczyłem tego, co chciałem, co organizm potrzebował, natomiast no, problem, mój dramat polegał na tym, że ja nie mogłem mieć więcej, bo to powoduje nadwagę, zresztą z którą mam problem od dziecka.
I jeśli macie podobne uczucie głodu, no to znaczy, że po prostu nie dostarczacie tego, co powinniście. Efekt jest taki, że albo człowiek idzie podjada coś, co i tak nie zaspokaja uczucia głodu, no bo coś rzuciliśmy, organizm pracuje, ale za chwilę znowu mówi, że w zasadzie znowu nie dostarczyliśmy tego, co mieliśmy. Eksperymentując w pewnym sensie, a może przypadkiem, trudno powiedzieć, po prostu w którymś momencie dowiedziałem się, że na moje jelita dobrze zrobi mi błonnik, a właściwie 8 błonników, 8 różnych. Konkretnie to są prebiotyki, nie pro, tylko pre. I zacząłem stosować zinobiotyk, który składa się aż z 8 różnych rodzajów prebiotyków. No i okazało się, że po jego spożyciu, wcale nie dużo, bo jedne takie łyżeczki, jak to pokazać, żebyście widzieli wielkość tej łyżeczki, im bliżej dam, tym większa ona się wydaje. Po spożyciu jednej takiej łyżeczki dziennie już przestałem odczuwać głód między posiłkami. To doprowadziło z kolei do tego, że w pewnym momencie zacząłem się zastanawiać, czy także jeść posiłek główny, czyli śniadanie i kolację, no bo jeśli spożycie tego raz dziennie likwidowało uczucie głodu na wiele godzin, właściwie na cały dzień, to może by tak zastąpić tym w ogóle posiłek, zwłaszcza że ja spożywałem to w towarzystwie na dwa sposoby. Rano na przykład mieszałem to z sokiem i wodą mineralną. Natomiast wieczorem robiłem sobie razem z żoną po pół banana, ona pół banana, ja pół banana. Do tego dwie łyżki śmietany 18%, a więc było białko, był tłuszcz. I do tego łyżeczkę tego prebiotyku. I to na 24 godziny dawało mi poczucie nasycenia, jak gdyby. Znaczy jadłem dalej posiłki, właśnie śniadanie, obiad i kolację. Zacząłem się zastanawiać z żoną, czy może nie zrezygnować ze śniadania i kolacji, a na razie zastąpić to właśnie tą śmietaną, pół bananem, co też jest pożywne przecież. I tak zrobiliśmy. Zrobiliśmy tak, że właściwie przestaliśmy jeść śniadania. No, znaczy to też jest takie śniadanie, no bo ta śmietana jest przecież pożywna, ale nie było tam już wędlin, nie było tam chleba i pojawił się problem. Żona dzisiaj mi zgłosiła ten problem. Mówi, że dzisiaj robi normalne śniadanie, ponieważ no, musimy wyrzucać chleb i psują się wędliny. No, coś trzeba z tym zrobić, nie? Tak więc widzimy, że to powoduje następny problem, albo nie problem, że zaczynamy mniej kupować jedzenia. I rzeczywiście zaczęliśmy mniej kupować, ale okazuje się, że dalej za dużo, bo kiedy wyeliminowaliśmy i śniadanie, i kolację, został tylko obiad, no to wyszło na to, że w zasadzie w ogóle nie potrzebujemy chleba. Więc jakakolwiek ilość, nawet niewielka ilość chleba, okazała się być zbyteczna. Także to wymaga troszeczkę przemodelowania swojego sposobu życia, a nawet sposobu robienia zakupów. Jest to dobra wiadomość, bo jeżeli ktoś narzeka, że na przykład ten zinobiotyk kosztuje prawie 90 zł, no to jeśli przestaniecie kupować wędliny, przestaniecie kupować inne rzeczy, no to w zasadzie może się okazać, że nie tylko, że ten zinobiotyk nie zwiększył waszych wydatków, ale wręcz zmniejszył wasze wydatki. Także, a co na tym idzie, jeżeli mniej jecie, nie odczuwacie głodu, który jest głównym powodem, dla którego ludzie nie są w stanie schudnąć, to uczucie głodu właśnie, czyli tak naprawdę niedożywienia komórkowego. Jeśli to wszystko wprowadzicie w czyn, to w zasadzie może się okazać, że odchudzanie będzie prostsze. Ale ja nadal nie chudnę. Także, bo jednak ten olej biorę, dlatego wspomniałem o nim, że go biorę, dlatego śmietanę biorę. Ten pół banana to dalej jest pół banana, ale potas jest bardzo ważny, bo mamy go za mało w organizmie. Więc dalej nie chudnę. Coś trzeba dalej zrobić, ale to jest wstęp. Chcę Wam powiedzieć, jeśli Waszym po głównym powodem, znaczy problemem w odchudzaniu jest uczucie głodu, to już nie macie tego problemu. Zinobiotyki po problemie. Nie wierzę, żeby ktoś, no wierzę, że może wziąć dwie miarki zamiast jednej, tak? Ale nie, dwa razy dziennie, raz rano, raz wieczorem. Ja w tej chwili tak biorę właśnie. Nie wierzę, żeby ktoś biorąc ten zinobiotyk dalej odczuwał głód. Okazuje się, że nasz organizm potrzebuje prebiotyków jako pożywki dla naszych bakterii, gram dodatnich. Jeżeli nie ma tych probiotyków,
to nasze jelita chorują, są nieszczelne, powstają przecieki, to jest poważna sprawa. Ma to, no, połowa ludzi co najmniej ma to. Nasze gram dodatnie bakterie są niedożywione, jest ich niewielka więc ilość, a gram ujemne szaleją i powodują choroby. Prebiotyki oprócz tego, że dają poczucie sytości, dają też uczucie, znaczy uczucie, dają też inne podstawy do zdrowia. Na przykład jeden ze składników, bo nie każdy probiotyk jest taki, ale jeden ze składników tego zinobiotyku to są beta-glukany, które bardzo mocno pobudzają nas układ odpornościowy. Ich pojawienie się jest jakby sygnałem do uruchomienia makrofag, które rozdrabniają beta-glukan i przesuwają w inne miejsce, gdzie z kolei ożywiają się kolejni strażnicy naszego organizmu, więc beta-glukany pobudzają cały organizm do czujności i do szukania potencjalnych patogenów, czyli wyprowadzają z uśpienia nasz organizm, co akurat okazuje się o tyle dobre, że po prostu przy okazji takiego alarmu, jaki wzbudzają, sprawiają, że te makrofagi i te inne leukocyty wyszukują patogeny i potrafią wtedy nawet po wybudzeniu się z takiego letargu zacząć usuwać nawet nie tylko wirusy, ale też usuwać nawet komórki rakowe. Także jest tu wiele różnych plusów, które wiążą się z stosowaniem tego zinobiotyku i dlatego polecam go. To jest jeden z moich ulubionych produktów. Ktoś powie, no dobra, jak nie będziesz spożywał śniadania, kolacji, to nie dostarczysz odpowiednich składników. No, wydaje mi się, że fakt, że właśnie uczucia głodu nie ma, to świadczy raczej o tym, że dostarczyłem wszystko, co powinien dostarczyć, no bo pamiętajmy, że jest jeszcze obiad, ale no, muszę też przyznać, być może ma to też wpływ na to, że nie odczuwam też głodu, bo dostarczam wszystkie składniki. To jest to, że ja stosuję też Xtend. Xtend tu jest 35 różnych składników, z czego większość witamin i minerałów, jakie są potrzebne do naszego zdrowego funkcjonowania. Są tu naprawdę starannie przemyślane te składniki, że nawet jest ten molibden na przykład, o którym niewiele osób wie, że musi go mieć, żeby być zdrowym. Bez niego nie ma mowy o zdrowiu. Będzie próchnica, będzie rak, będzie wiele innych czynników. I Xtend, ponieważ nie mamy takiej listy, jak powiedziałem wcześniej, żeby jelita nie wysyłają listy, brakuje tego, więc Xtend jest takim gwarantem, że czegokolwiek nam brakuje, to prawdopodobnie tutaj jest. To coś, czego nam brakuje. Ktoś wyliczył, że jedna tabletka Xtendu zastępuje 2,5 kg warzyw, a 4 tabletki, tyle jest dla dorosłego człowieka zalecane, zastępują prawie 10 kg warzyw. Kto z Was zjadłby 10 kg dziennie? Myślę, że są tacy, ale to z kolei znowu powoduje rozepchanie żołądka i obciążenie układu trawiennego kompletnie niepotrzebnie. Możemy starać się, żeby obiad, ten jedyny posiłek, który normalny, tradycyjny bym powiedział, żeby był bogaty rzeczywiście we wszystko, co potrzebujemy i sprawiał przyjemność nam, a pozostałe śniadanie i kolację możemy wyeliminować na coś, na rzecz czegoś bardziej właśnie związanego z tym zinobiotykiem. Oczywiście nie musicie wcale jeść banana i śmietany, możecie sobie wyeksperymentować to z jogurtem, możecie sobie wyeksperymentować to w ogóle ze zwykłą wodą, z herbatą czy z czym innym. Ja po prostu tak zrobiłem, być może to jest taki mój etap, tak sobie założyłem, że jeśli w tej chwili nie odczuwam głodu i będę jadł tego banana i tą śmietanę, to być może za jakiś czas wyeliminuję i banana i śmietanę. I dalej nie będę czuł głodu, ale to jest etapami ja to robię, więc być może wrócę kiedyś do tego tematu i opiszę Wam, jaki to ma ciąg dalszy, no i czy w końcu zejdę z tej wagi. Na razie skupiłem się tylko na tym, żeby pomóc wskazać Wam, jak możecie pozbyć się uczucia głodu. Metoda jest niezawodna, po prostu. Wystarczy nabyć zinobiotyk i go zażywać. No, trudno mi uwierzyć w to, żeby komuś nie pomógł w tym, co mówimy, czyli w pozbyciu się uczucia głodu. Także wyeksperymentujcie, spróbujcie. Link do zinobiotyku Xtendu jest pod spodem, pod filmem, także zapraszam. Piszcie też, jak będziecie stosować to już, jakie macie efekty. Bardzo jestem tego ciekaw. Także pozdrawiam i zapraszam na następny film.